Także teraz nie zostaje mi nic innego, jak rozpocząć gotowanie. Do czystego, suchego naczynia miksującego wsypać 70 g ksylitolu. Czekajcie, wyzerujemy sobie tarę. Czyli 70 g ksylitolu. No to wsypujemy. Jest 46, 65, jest 71. O 1 gram przesadziliśmy. Dalej, 10 g skórki z cytryny, bez białych błonek, pokrojonej na kawałki. Skórki z cytryny pokrojonej na kawałki, czyli tak naprawdę muszę obrać po prostu sobie cytrynę. Ciekawa jestem tylko, ile to będzie, więc dajcie mi chwilkę, ja tylko pokroję sobie cytrynę i zaraz do Was wracam. No i dobra, 10 g skórki z cytryny. Pokroiłam tą skórkę i mam w kawałeczkach, także zobaczmy, ile tego wyjdzie. Bo tak się zastanawiałam, czy to wystarczająco ja pokroiłam, czy nie. 6, 8, 9, słuchajcie, 9, jeszcze 1 dosłownie gram. Mamy 10, damy troszeczkę więcej, bo ja lubię smak cytrynki. Nic się nie stanie, że będzie, o, jest dalej 10, dałam trochę więcej, 11. Dobra, dalej, założyć miarkę, ale pachnie cytryną. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego, dalej. Krok czwarty z 24 pokazuje mi 30 sekund i ustawić obrót 10. To ustawiamy obrót. Mielenie. A się wściekł. Gotowe, kliknij dalej. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek. Kopystka jest w pogotowiu. No faktycznie, trzeba zgarnąć. Co tu ja dawałam? A, ten ksy, coś tam i... Ale pachnie, ależ to pachnie. Takie fajne, czekajcie. Muszę to spróbować. No, jakie fajne. Jakie fajne coś cytrynowe. Dobra, ze ścianek na dno naczynia miksującego. Zrobiłam. 150 g kwaśnej śmietany. Proszę, 18% tłuszczu. I mamy dać 150... Nic nie stało. Tylko mi się ulało. Słuchajcie, 150, tutaj wezmę łyżeczkę, dlatego że chcę zgarnąć sobie tu ze ścianki również. 155. 80 g oleju rzepakowego. Jeszcze raz przeczytajmy. Rapeseed oil. Dobrze. Rzepakowy. 80 g. 80. Równiusieńko. Dobrze. Dalej. 50 g białego rumu. Aha, czyli od razu. Tara nam się wyminusowała na minus 1, 0, 50 gram, 37, 47, no, 50, równiusieńko. Dodać dwa jajka, no jak piszę dodać dwa jajka, to pewnie całe, także tu się nie rozdrabniam. Dobra, mamy dwa jaja. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Ok, krok 10 z 24, dalej, pokazuje nam 10 sekund i ustawić obrót 4. Mieszamy. Słychać jak czepie jaja. Okidoki, tarę wyzerowałam, 500 g mąki pszennej, czyli teraz dodajemy mąkę. I teraz dopiero będziemy mieli jakby nasze ciasto. 501 może być. Ok, chowam mąkę na razie. I co teraz? Dalej. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Dalej. Krok 14. Jedną szczyptę soli. Dobra. Mamy tutaj oponki, słuchajcie, bezcukrowe. W sumie mogłabym teraz dać tak naprawdę trochę cukru. I powiem Wam, że ja to zrobię. Zrobię to wyjątkowo. W przepisie jest bez cukru, ale my sobie damy z cukrem. Dlaczego nie? Nasze będą... Dobrze, że nie wysypałam, nie? Nasze będą troszeczkę słodkie. Nasze będą cukrowe. A co? Tłusty czwartek to tłusty, to ma być słodko. Szczypta soli dałam, założyć miarkę. Dodaliśmy cukier, pamiętajcie, w przepisie nie ma cukru w ogóle.
Jest tylko ten ksylo coś tam. I założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Mamy. Dalej. Ustawić pokrętło w pozycji start i pokazuje nam jedna minuta. Wyrabianie. No, to teraz wyrabiać nam będzie ciasto przez minutę, a ja idę odpalić sprzęt, żeby dodać Wam zaraz filmik. No i muszę Wam, wiecie co powiedzieć? Że właśnie zaczął padać deszcz ze śniegiem. Po prostu pogoda jest the best. Koniec pracy trybu. Dalej, krok 17. Ciasto przełożyć na opruszony mąką blat. Podsypując dodatkową ilością mąki, rozwałkować na grubość 1,5 cm. To ciasto po prostu muszę najpierw wyjąć tutaj. O, tu mamy ciasto. Mamy ciasto, zobaczcie. Kładę je na blat. No tak jak mówię, ono tutaj jest takie ciężkie do wyjęcia, więc muszę tu się, o, muszę sobie smarować rękę. Ale się zerwał wiatr, słuchajcie. Znowu będzie jakiś ten, jakieś wolne oczkoły czy coś. Dobra, odgarnię moje ciało tutaj całe. O, jak się zerwał deszcz. Ale jazda. No powiem Wam, że nie spodziewałabym się. Znowu zrobię jakiś alarm, żeby dzieci odbierać albo coś. Bardzo mocno pada. Na razie nie wieje mocno, ale mocno pada. Ale pewnie zacznie wiać. Ta pogoda, chciała być ta choroba. Ta pogoda jest chora. O, to mogłabym tak powiedzieć. Dobra, ja już tutaj nie będę skubać. Naczynie sobie zamoczę, bo będzie pewnie ono do mycia zaraz. No, odwróciłam Wam troszeczkę kamerę, żeby Wam pokazać. O, widzicie? Jak pada? No, nie szczędzi nas pogoda, nie szczędzi. Dobra, wydaje mi się, że będzie lepiej. Dół odkręciłam i wyciągacie nożyk i wtedy jest dużo łatwiej po prostu umyć takie naczynie. O, widzicie? No, teraz Wam pokazuję, jak pada śnieżek. No, tak się właśnie zebrało i to dosłownie, uwierzcie mi, że chwilkę. Okidoki, ale my wracamy tutaj do kuchni, do naszego przepisu. Za pomocą szerokiej szklanki wycinać kółka, następnie za pomocą kieliszka, którego nie mam, więc coś wymyślimy, wycinać w każdym kółku otwór, więc najpierw ja to wszystko wykonam i się do Was odezwa. No i okidoki, jak widzicie, moje kółka i 1, 2, 3, 4, 5 i 5 faworków są już gotowe. Teraz będę w tym wycinać. Nie znalazłam niczego, więc będę wycinać pokrywką od mojego Coco Rich. Także przyda się Hello Body. O, i będziemy tutaj robić takie kółka, czyli takie łoponki. Nie wiem później, co z tymi kółeczkami. Za chwilę będziemy czytać dalej, ale właśnie w taki sposób będę wycinać moje tutaj kółeczka. I nie wiem, czy z tego ciasta później robię kolejne, no ale w każdym razie tak to będzie wyglądało. Nic innego nie znalazłam. Na razie nie widzę nigdzie nic węższego, bo to powinno być pewnie mniejsze. No ale są oponki, są oponki. Każdy ma inne, prawda? Okidoki, ja już się powyrabiałam i już Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Karolcia uciekła. Mamy tutaj oponki. Tak one wyszły, tu już mi się nie chce po prostu bawić o z tymi dwoma kulkami, więc zrobię dwa takie jakby pseudopączki. No i co? I mamy następnie w przepisie krok przedostatni, mówiący o oponki ostrożnie kłaść na gorący olej i smażyć z obu stron na złoto-brązowy kolor 3 do 4 minut. Krok następny. Usmażone oponki wyjmować łyżką cedzakową i kłaść na papierowe ręczniki, czyli sytuacja podobna jak z pączkami i z faworkami. Oponki opruszyć ksylitolem i podawać jako deser. No i ja się właśnie za to zabieram i jak już posmażę, to pokażę Wam efekty. Ta-da! No i nasze oponki są gotowe. No może nie wyglądają dosłownie tak jak te w komputerku, ale są smaczne. Ja dodałam trochę cukru, więc jestem przekonana, że te bez cukru też byłyby ok. Natomiast jakoś mi by tego cukru na pewno trochę brakowało, bo jeżeli mamy tłusty czwartek, jeżeli jemy jakiś deser, to ma być on słodki. No, także jeżeli jesteście w trakcie posiłku, to ja oczywiście życzę Wam smacznego. Jeżeli ktoś ma ochotę się zainspirować tym przepisem, to polecam. Także co? Słyszymy się niebawem. Tłustego czwartku Wam życzę. No, i tak to jest, jak przyjedzie do Was przyjaciółka i Was wyciągnie.
A choć coś zobaczymy, tylko bla bla. 15:09 za dokładnie 11 minut. Ja muszę wyjść z domu do pracy. A co? Zdążę wskoczyć, słuchajcie, tylko w uniform i kurde, muszę popitać. No. Dobra, ale jestem ogarnięta. Zaraz wam pokażę też, szybciutko pokażę wam. Pokażę wam też stylizację, dlatego że polecam wam serdecznie zaglądać do River Island. Tam właśnie zakupiłam dokładnie tą bluzę. Ona jest tutaj taka luźniejsza, nie jest tutaj ściągana. Tak wygląda i leginsy, które są takie z takim pasem. O, o, i tu z takim znaczkiem. Bardzo fajne, bardzo wygodne. Rozmiar mam chyba 10, ale się nie mylę. Także bardzo się cieszę. Za bluzę dałam 25, normalna cena to 38. 38 bym nie dała, nawet gdybym miała. Uważam, że jest to zdecydowanie za dużo. A teraz wam pokażę szybko, co kupiłam w Nieluku. A zakupiłam dwie rzeczy. Po jedną tak naprawdę szłam. Przymierzyłam trzy pary butów. Dwie naprawdę, wszystkie trzy były fajne, ale te jakoś mnie nie urzekły najbardziej. I zakupiłam takie buty. Ja nie lubię na wysokim obcasie, więc wam pokazuję, jak one wyglądają. Nie kładzie się butów na stół, więc nie kładę. Taki mają przód. Na taki tutaj obręczy. Wiecie, o co chodzi. No, także tutaj zapinane w kostce i one były z 20 na 10. Także za 10 funtów kupiłam buty. Uważam, że są przeurocze. No i nie są właśnie wysokie, co jest dla mnie ogromnym plusem. I zakupiłam jeszcze koszulkę. I też wam właśnie pokażę. Bardzo fajna, zwykła, prosta, ale będzie bardzo fajnie wyglądać właśnie z adidasami, z leginsami i tylko z kurtką skórkową w taki cieplejszy dzionek. Taka bluzka zwykła. Na dole tutaj jest taka zaokrąglona, jeżeli chodzi o tył, i z tyłu jest troszeczkę dłuższa niż z przodu. I cena tej bluzeczki, już wam powiem, czekajcie, tylko ściągam. Wcześniej była 8,99, a ja za nią dałam funtów, czekajcie, funtów 4 i rozmiar S mam. Także to są moje zakupy, wydałam 14 poundów, ale bardzo się cieszę, bo naprawdę bluzeczka jest bardzo fajna, fajnie wygląda i nawet z takimi szpilkami, tak jak mówię teraz, takimi leginsami i adidasami, super ekstra. No, to moje zakupy. Chciałam jeszcze kupić Oliwie bluzę, wysłałam jej zdjęcie, ale jej się nie podobała. Także nie kupiłam. Bardzo fajna była, czarna, z kapturem, dłuższa i miała chyba be happy, coś tam, coś happy. Coś ze szczęściem. No. Także to by było na tyle. Ja teraz już się zbieram do pracy. Jeszcze szybciutko muszę siąść i tylko wstawić wam filmik, bo tego nie zrobiłam. I odzywam się do was pewnie już następnego dnia. Także do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodoba i że zainspirujecie się przepisem na oponki. Moje oponki. Trzymajcie się. Buziaki. Pa jo!